Czarna praca, przepraszam, dopiero wróciłam, Leleczko. Tak mi przykro, że taka głupia ciotka pracuje i pracuje, tak? Dzisiaj wyjątkowo tak długo. Wyjątkowo poniedziałki są takie trudne dla mnie, wiesz, kochanie? Cześć, malutka. Cześć, maluteńka. Moja niedźwiedzica. Będziemy się bawić zaraz? No chodź. Tak, będziemy się bawić. Jaki śliczny kotek. Już zaraz weźmiemy. Ojejku, przepraszam cię, bo tu szczelam. Ja nie wiem, dlaczego tak szczelam. Przepraszam. No, już dajemy jedzonko i wszystko robimy. No, to jak to jest? Przyszedłeś? Musimy dwoma wędeczkami. Jeden kotek i drugi kotek. Oj, jak ona się lubi bawić. Jak ona od razu jest chętna. Lubisz na relakstrapaczku leżeć i się bawić, tak? No, fajnie. A ty, czekaj, zrobimy tak. Ty dostaniesz to, a ty dostaniesz to. No, chodź. Hop, hop. I tu. No, dawaj. Dawaj. Tutaj chodź. No, hop. Tak jest. Chodź, kochanie. No, brawo. Jeszcze trzecia ręka mi jest potrzebna, żeby kamerę odpowiednio nastawiać. Bo nie mam jak. Nie mam jak. Po prostu. Masz? Oddawaj mi. Oddawaj. Maszka, jak ty ładnie się bawisz. Jak ty ślicznie się tutaj bawisz. Po prostu bosko. Taka niedźwiedzica. Taka niedźwiedzica, moja kochana. Taka moja niedźwiedziczka. A odwróć się troszkę tak do mnie tutaj. Żeby ciebie było widać. Och, jaka wesoła kiciuńka. Jak ona uwielbia zabawę. Tak? A ty też uwielbiasz? No, proszę. Ty jesteś taki odważny. No pięknie. Oddawaj mi wędkę. Oddawaj mi wędkę. Dawaj. No. O ty. Ty jesteś niezły cwaniaczek. Czekaj, a teraz ty. A jak tak złapiecie, to ja nie mam jak wy... Ach, urwało się. Będziemy naprawiać znowu, wiesz? No niestety. To niestety ta wędka już niejedno przeszła. Ale zaraz spróbujemy jeszcze ją ratować. Jest coraz krótsza. Trzeba będzie kiedyś po prostu dać porządną nową gumkę. I tak, ulubiona zabawa Maszki to jest siedzenie w relakstrapaczku i stamtąd eleganckie machanie łapeczkami. Tak? A ulubiona zabawa... O ty, ja mam cię, widzisz? Czekaj. Jak już cię złapałam, to wykorzystam to, wiesz? Otwieraj. Pięknie. I już mamy z głowy. Mamy z głowy. Taki kot. Taki ładny kotek. Śliczny. O, widzieliście to? Jak ona go zaczepiała? No coś pięknego. Miro przeszedł jej po relakstrapaczku, a Maszka go pac po dupce. W sposób absolutnie przyjacielski. Ja tutaj naprawdę próbuję jakoś to ogarnąć. No czekaj, chodź, pokażemy, czy ty na przykład, bo ty jesteś taki energiczny młody, byś sobie troszkę poskakał, no, a nie takie zabawy statyczne. No tyle. O, tylko ty złapiesz i ja po prostu już jestem załatwiona. Dawaj. No dawaj mi. Hop. O. No nie da rady. Albo kamerowanie, albo wędkowanie. O, patrzcie, jak on przy mnie chodzi. On już po prostu przy mnie chodzi bezproblemowo. Także mam tutaj dwóch zabawiaczy takich fajnych, zabawowe koteczki, które są bardzo chętne do zabawy. Dawaj tu, dawaj, no, na słupek. O, brawo, to przynajmniej się... Dawaj mi, ty łobuzie, dawaj. No dawaj ty, ty. Maszka, Maszeńka, jak ty pięknie się bawisz. Jaka ty jesteś duża. Jaka ty jesteś mądra kiciulka. No, a może dam wam, słuchajcie, motylka. Co? Spróbujemy. Może motylek się spodoba Miro. Bo Miro jest taki ciekawski. Niczego się już nie boi. No zobacz. Miruś. Co to jest? Popatrz. No? Co to jest? Ale się kotki zainteresowały. Co, złapały koniec? Złapały koniec? Dawaj. Aha, pani niedźwiedzica się na motylku uwaliła i tyle go widzieli. Ale tak nie można, Maszka. Czekaj, no przecież motylka całkowicie żeś przywaliła i on nawet nie ma jak chodzić. A motylek ledwo dyszy. No i co to jest? Co to za zabawa? Słuchajcie, Miro się zrobił taki niesamowity. Po prostu pojawienie się Maszki go otworzyło. On się ucywilizuje, ten koteczek. Masiulka śliczna, Maszeńka, ty lubisz pieszczoty? Jaka ty jesteś piękna i duże kocisko, takie cudowne kocisko. Dawaj, dawaj. No i to jest już jakieś rozwiązanie. Jeden się bawi motylkiem, drugiemu dajemy wędeczkę. I jakoś to jest. O ty, o ty mały, ty mały. Nie wolno tak. Tak nie, bo urwiesz znowu. Ej, kolego, to nie jest prawdziwa myszka. Aha, rozumiem, czyli... Trzymając w pysiu motylkę, tego wędkę, jeszcze się zabawić motylkiem. To jest najlepsze. No dobra, dzieci, to ja idę teraz resztę, tak? Obsługiwać. I do was jeszcze zialaś przyjdę, tak, kochanie? Oj, ślicznotko, muszę ci oczko kropić, wiesz. Tak, malutka. Poczekaj, zaraz ci pokropię. No to pokażę jeszcze tylko na chwileczkę, że siedzi tutaj nasza kruszyneczka malutka. Tak, siedzi kruszyneczka, Rajeczka. Ciekawa jest na pewno, co się dzieje na dole, ale jeszcze się nie odważy, żeby wyjść. W każdym razie Rajka szuka domu. Szuka domku, Rajeczka szuka. Tak, szuka domku. No. Już teraz pójdzie oswajanie jakoś. No cóż, po krótkiej pogoni Maura zdecydowała się wejść jednak do pudła i w związku z tym mogłam ją ładnie obsłużyć. No, ale to, że w ogóle była na dole, to już jakiś sukces. Także można założyć, że i ona robi postępy. A tutaj kolega bawi się nieczynnym motylkiem. dawać, Niuniek. Chodź. No dawać. Widzisz, teraz działa. On jest 2 kroki ode mnie po prostu, także kotek się bardzo pięknie przełamał. On teraz musi po prostu się uspokoić, nadrobić trochę te miesiące klatkowe, kiedy nie mógł szaleć, nie mógł swojej radości życia pokazywać. No a teraz zaczyna się otwierać i po prostu to jest silniejsze od niego, żeby cieszyć się życiem. Wiecie, taki młodzieniec szczupluteńki, to on musi się troszkę wyszaleć. Aniunka tak pięknie wsiadła. Boże, ja muszę jeszcze jej kropelki. Muszę jej kropelki dać, muszę jej jeszcze dać tabletę. Oj Boże, ja się też z tymi tabletami muszę napitolić równo. Poczekaj kochanie, bo to nie ma sensu, żebyś ty mi uciekała gdzieś, wiesz? Naprawdę, to nie ma żadnego sensu. O, cóż, ładny pychol. Już. Jeszcze kropelki. Tak. Czekaj. Chodź mi tu do mnie, żabciu. Chodź, kochanie, chodź. O, tak, chodź. Tak ślicznie, pięknie. No poczekaj, żabko. A nic strasznego, nie. To tylko kropelki, Lalunia. O, już proszę. Już po wszystkim. Tak, już po wszystkim. Moja kocyneczka. Moja kochana. Spokojnie. Tak, dobrze, damy wam teraz jedzonko i będziemy kłócić. O, Rajce dałam jedzonko i ona wcina. Natomiast ten się tutaj sztyftuje cały czas do ciotki. Cały czas po prostu robi jakieś przymilanki. Taki podrywacz się z niego zrobił. Można się już z nim dogadać. Dobrze, do kuwet teraz. Tutaj moje dziewczyneczki. Moje dziewczyneczki też muszą się pokazać, prawda malutka? Taki ogoneczek lata. Tak, twój też lata ogoneczek? Też. Co ta ciotka robi? Pokazuje troszkę swoich zwierzątek, nie? Swoich pieseczków kochanych, tak, kochanych pieseczków. Brzusiek wystawić, to jest najważniejsze. Taki kochany kotek. Taki kochany. Ojej, kotek mówię, bo ja cały czas tylko o tych kotach i kotach, a nikt nie wie, jakie tutaj są piękne psy i jakie mają fajne brzuchy. Mika to jest, słuchajcie, taki pies. Ona tak kocha Zuzię, to jest nie do powiedzenia, jak ona by po prostu ją zjadła, jakby mogła z tej miłości. Niesamowicie jest w nią wpatrzona, bo Fikunia to nie, Fikunia to jest zazdrośnik, który jak Zuzia przychodzi, to pilnuje Miki, żeby Mika, broń Boże, do Zuzi nie chodziła, bo wtedy jest tak nieszczęśliwa, bo to jest Mikunia, jest tylko jej, prawda? Tylko tak. Jakie ty masz zęby piękne, jakie zębiska, jakie zębiska. I tu pieseczka trzeba, teraz jest przeszczęśliwa jedna z drugą. Chociaż Fikunia to tak tylko troszkę, bo Fikunia mówi, o co chodzi tej łysej na pyszczku, o co chodzi. A ty już masz taki pyszczek siwy, wiesz, kochanie? No, ile ty masz lat? Ja już mi się wszystko myli. Z 7, nie? Bo sakra jak dużo. Masakra. Dopiero co byłaś przecież taka malutka. No, to są już takie dojrzałe pieski. Dobra, bo ja się tu po prostu, prawda, Lioszku? Ja tutaj, wiesz, gadu, a czas mija. No i teraz przyszłam zrobić filmik i mam, proszę uprzejmie, jednego delikwenta jednej strony. O, ile myszy zjadłeś ty, szkodniku środowiskowy? Dobrze, że chodzisz tylko po moim małolutkim ogródku. Jakbyś tu chodził, a tu tyle kotów chodzi, że wiecie, ciężka sprawa. A ty? Jak się masz dzisiaj, kochanie? Wykąpana to wyglądasz po prostu pięknie. I przyszłaś do mnie, czyli lepiej. Czyli lepiej. Moja kochana. Będzie dobrze, co? Jakiś czas przynajmniej. To leczenie działa. I będzie dobrze. Tak, kochana? Moja malutka. Ślicznotko. Ślicznotko, pokaż się wszystkim, jak ładnie kotek wygląda, jak ślicznie. Jaki ładny koteczek jestem. Jaki piękny. Pokaż ten swój pycholek. Pycholek jest wymyty, kotek jest wymyty szamponem takim z ozonem. To jakiś czas będzie piękny kot. Musimy cię jeszcze tylko wyczesać, czego ty nienawidzisz, zaraz będziesz mnie pacać łapą i wkurzać się na mnie, tak? Taki kochany kotek, taki. On jest taki dyktator, ta Majeczka. Dyktator. A tu jest drugi dyktator. Och, jaki dyktator. No i tak to, jak to człowiek może iść do pracy? Jak to człowiek może coś robić? Prawda? No, nie jest to proste wszystko. A gdzie reszta? Gdzie twój brat? Gdzie jest twój braciszek? Jaki ty jesteś piękny kot, ale powiem ci, że przy naszej Maszce to ty jesteś taki sobie, wiesz, duży, ale bez przesady. Nie wiem, ile ty ważysz. A ty to jesteś przy Maszce, to jesteś po prostu drobiazg. Absolutny drobiażdżek taki. Takie maleństwo, chociaż wagowo to wcale taka, wiesz, nie byłaś przed chorobą jeszcze, bo teraz jesteś szczupluteńka. Tak, moja kochana, piękny kotek, piękny kotek, piękny. No, także widzicie, warunki są jakie są, ale popatrzcie sobie, cioteczki, jeszcze na niego buziaczek, on tak jest. Jeszcze jeden. Tak. I teraz można dopiero iść do pracy, rodacy. Wszystkim życzymy bardzo, bardzo.